Najpierw powiem, jaki jest powód, że to film fabularny, który trwa niecałą godzinę. A jednocześnie w filmie, który oglądaliśmy wcześniej, o Zygmuncie Kałużyńskim, padł tytuł Pasażerka jako jeden z tych, przytoczony przez Zygmunta, jako jeden z tych, które są dowodami świetności polskiego kina, no i takimi powodami do chwały. Oczywiście Pasażerka należy do nurtu szkoły polskiej, która swego czasu była jednym z najlepszych nurtów twórczego kina na świecie. To były lata przełom 50., 60., kiedy się rozpoczęła. I jednym z głównych twórców tej szkoły był Andrzej Munk, twórca między innymi ze Zawartego Szczęścia. Kiedy zabrał się za realizację Pasażerki, to już ten temat miał pewną historię. To jest rzecz, która powstała jako słuchowisko radiowe. Potem stała się teatrem telewizji, ale jak Państwo pewnie wiedzą, w tamtych latach teatr telewizji był grany na żywo, nie był filmowany i nie był później odtwarzany, więc to było pojedyncze odtworzenie. No a potem został wzięty na warsztat przez Andrzeja Munka. Historia nawiązująca do czasów II wojny światowej rozgrywa się w dwóch planach. Z jednej strony rejs statkiem transatlantykiem, zdjęcia realizowane na polskim transatlantyku Batorym, na którym ja też pływałem i nawet zawodowo pływałem jako oficer rozrywkowy, więc wiem wszystko o tym statku, ale w tamtych czasach to był niesłychany luksus, żeby płynąć Batorym, szczególnie gdy Batory był transatlantykiem liniowym, a więc kursującym na trasie pomiędzy Gdynią a Nowym Jorkiem, czy Gdynią i Montrealem, a więc do Ameryki już. I znajduje się na nim pewna para, grana przez, zresztą nie polska para, niemiecka, grana przez wybitnych polskich aktorów. Proszę zwrócić uwagę na mistrzostwo ich gry. Tam jest Jan Kretschmar, który przez lata był rektorem Szkoły Teatralnej w Warszawie i to on decydował o tym, jakie pokolenia nowych aktorów opuszczały tę szkołę. I tak naprawdę Jan Kretschmar uformował wielu późniejszych, no, najwybitniejszych aktorów polskich. No raz może bardziej dosłownie uformował Adama Kretschmara, twórcę kabarecików w Trójce. Dosłownie, bo to był jego syn. Ale obok niego jest Aleksandra Śląska, którą pamiętam jako profesorkę do tejże szkoły teatralnej. Taki typ aktorki heroiny, lodowatej, zimnej, takiej trochę jak Greta Garbo, ale jednocześnie wstrząsającej i monumentalnej w swojej grze. Aleksandra Śląska nie zagrała wielu ról w kinie. Właściwie dopiero Królowa Bona była taką większą rolą rozpoznawalną, ale jej największą rolą zaplanowaną jako największa miała być ta właśnie tu w Pasażerce. I kolejna, trzecia aktorka, na którą proszę zwrócić uwagę, bo to jej wielka rola, Anna Ciepielewska. Anna Ciepielewska, która na tym statku się znajdzie i spowoduje wyzwolenie wspomnień i to, że zobaczymy reminiscencję wspomnienia z obozu koncentracyjnego. Tak miał ten film wyglądać. Ale w 1961 roku Andrzej Munk zginął w wypadku samochodowym. W momencie, kiedy zdjęcia filmu były w połowie, właściwie zrealizowane były tylko te zdjęcia reminiscencji, czyli z obozu koncentracyjnego.
Natomiast ta cała sfera, to drugie pół, które miało się dziać na Batorym we współczesnych czasach, dopiero miało być zrealizowane. I teraz twórcy stanęli przed takim pytaniem. Co zrobić? Ginie reżyser, o którym wiemy, że był wtedy był uważany za genialnego reżysera, absolutnie. I nie ma wśród nas nikogo, kto ma talent taki jak on. Nie potrafimy nakręcić, nikt nie potrafi nakręcić tego filmu tak, jak on by chciał. Wiemy dokładnie, jak miało być, bo produkcja została uruchomiona, scenariusz stworzony, scenopisy omówione, ale nikt nie ma tego talentu, żeby to wziąć, chwycić i złożyć. Ale z drugiej strony zostało pół filmu zrealizowane i to w sposób fenomenalny i wszystko wskazuje na to, że to jest arcydzieło. Więc co zrobić? Witold Lesiewicz, drugi reżyser, asystent Andrzeja Munka, podjął się bardzo szczególnej roli, bardzo szczególnego sposobu dokończenia filmu. Otóż ta część współczesna nie została nakręcona jako film, tylko jako seria zdjęć. A więc wszystko to, co dotyczy współczesności, zobaczymy na zdjęciach statycznych, a to, co się dzieje tam, zostanie nam opowiedziane przez narratora. Powstał w związku z tym, powstała potrzeba napisania tej narracji. Podjął się tego jeden z najwybitniejszych twórców ówczesnych, Wiktor Woroszylski, wybitny poeta i wybitny pisarz. Więc Wiktor Woroszylski po śmierci Andrzeja Munka dopisał to, co miało, znaczy napisał słowami to, co miał obrazami nakręcić Andrzej Munk. Lesiewicz stworzył te takie, powiedziałbym, slajdy ze współczesności, a słowa napisane przez Woroszylskiego dano wówczas, jak wierzono, najwybitniejszemu aktorowi wchodzącego wtedy pokolenia, Tadeuszowi Łomnickiemu, do przeczytania. W ten sposób jeszcze jest i Tadeusz Łomnicki jako czwarty wielki w tym filmie. I zobaczą Państwo pół filmu plus tę oddającą hołd zmarłemu reżyserowi część współczesną, która umożliwi obejrzenie i zrozumienie całości i odebranie tego projektu w taki sposób, że będą mieli Państwo wrażenie, jakby zobaczyli cały film. Był to wyjątkowy przypadek w historii kina, że podjęto taką akcję, ale Pasażerka dzięki temu weszła do kanonu polskiego kina jako jeden z najwybitniejszych filmów polskiej szkoły filmowej. Przedstawiam go Państwu i proszę pamiętać o tej całej sytuacji. Ja pierwszy raz obejrzałem ten film kiedyś, nie wiedząc o tej całej historii i myślałem, że sobie tak reżyser zamierzył. I wydawało mi się to niesłychanie nowoczesnym pociągnięciem i też mi się podobało. To znaczy, nawet gdyby tak założyć, że reżyser chciał, żeby tak to było powiedziane, to też byłoby bardzo dobre. Ale jeśli już wiemy, że historia była inna, to może proponuję, żeby trochę na te zdjęcia patrzeć tak, jak mówił Zygmunt Kałużyński o komiksie. Że komiks pozwala nam samemu dopowiedzieć historię pomiędzy poszczególnymi obrazkami, co się wydarzyło. Proszę tak oglądać Pasażera. Miłego, a właściwie mocnego oglądania.